Dzień dobry. Jest piątek, 21 czerwca 2024 roku. Właśnie wybiła godzina 20, także pora na Polygon TV News Extra. Zanim przekażę Państwu dzisiaj jakąkolwiek informację, zapraszam na łyk czystej wody. Dzisiejsze wydanie standardowo rozpoczniemy sobie od segmentu Kartka z kalendarza, gdzie przypomnimy sobie dzisiejsze rocznice. Dzisiaj obchodzimy Noc Kupały, zwaną także Nocą Świętojańską. Jest to pogańskie święto związane z najdłuższym dniem w roku, czyli przesileniem letnim. W 1851 roku została rozegrana tak zwana nieśmiertelna partia szachów pomiędzy Adolfem Andersenem a Lionelem Kieserckim. Jedna z najsłynniejszych partii wszechczasów. Andersen wygrywa pomimo straty gońca w ruchu 11, obu wież po ruchu 18 oraz hetmana w ruchu 22. Poświęcił obie wieże, by pokazać, jak to mówił, że dwie aktywne figury są warte więcej niż tuzin śpiących w domu. W 1895 roku otwarto kanał Kiloński, łączący Morze Północne z Bałtykiem, co pozwalało też Niemcom omijać wpływ skandynawski, czy konkretniej mówiąc duński, na ich żeglugę do Bałtyku właśnie. W 1937 roku rozpoczął się wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon, po raz pierwszy transmitowany telewizyjnie. W 1948 roku urodził się Andrzej Sapkowski, polski pisarz, znany głównie teraz jako twórca sagi o Wiedźminie, chociaż ja Państwu uwadze polecam tak zwaną trylogię husycką, czyli trzy książki Narrenturn, Boży Wojownicy oraz Lux Perpetua. To jest takie trochę pseudohistoryczne, trochę jak Potop, znaczy jak trylogia Sienkiewicza, tylko że z magią jeszcze. W 1948 roku wydawnictwo Columbia Records zaprezentowało światu po raz pierwszy winylową płytę długogrającą, która kręciła się 33,1 trzecią raza na minutę. W 1955 roku urodził się Michel Platini, francuski piłkarz oraz piłkarski działacz. W sumie to na arenie europejskiej on działał. Jako piłkarz zdobywał rozliczne tytuły, w tym 3 razy złotą piłkę, czyli że był najlepszym piłkarzem w danym roku. W latach 2007-2015 był też prezydentem UEFA, ale został odwołany i zawieszony w prawach członka po tym, jak tam wybuchł w UEFA skandal korupcyjny. Oprócz tego miał krótki epizod jako trener reprezentacji Francji w piłce nożnej, ale nie miał tam żadnych sukcesów, więc... W 1979 roku urodził się Chris Pratt, amerykański aktor znany głównie z filmów Marvela z postaci Petera Quilla oraz z nowych filmów Jurassic Park, z tych remake'ów, jako ten główny bohater. Chociaż ja Państwa uwadze polecam taki serial z jego udziałem, który się nazywa Parks and Recreation. W 1983 roku urodził się Edward Snowden, były agent CIA oraz NSA, który wyniósł z tychże agencji masę dokumentów pokazujących światu, że rząd amerykański bezczelnie szpieguje ludzi. W 1990 roku urodził się Paweł Zatorski, polski siatkarz grający na pozycji libero. Od 2021 roku gra on w klubie Asseco Resovia Rzeszów, a od roku 2009 gra on w barwach reprezentacji polskiej. Oczywiście osiągnął on tak wiele w siatkówce, że bez sensu jest w ogóle podawać te wszystkie jego osiągnięcia, ale jak Państwo są ciekawi, to zapraszam na Wikipedię. Lista jest naprawdę długa. W 1990 roku parlamenty RFN i NRD uznały nienaruszalność zachodniej granicy Polski. W 2001 roku zmarł John Lee Hooker, prawdopodobnie najlepiej znany bluesman, który przedstawiał właśnie nurt taki klasycznego bluesa, czy też bluesa z delty, jak kto woli. Oczywiście jak przystało na klasycznego bluesmana, wydał on jakieś 1000 płyt. W 2023 roku w Krakowie rozpoczęły się Igrzyska Europejskie. W 2023 roku obchodziliśmy Dzień Wolności Podatkowej, kiedy to spłaciliśmy już cały swój haracz wobec państwa
i zaczęliśmy wreszcie pracować na własny rachunek. Niestety Centrum Adama Smitha, które właśnie oblicza zawsze co roku Dzień Wolności Podatkowej, jeszcze na ten rok nie wydało oświadczenia, kiedy ów dzień wypada, a robią oni to zawsze parę dni przed właśnie Dniem Wolności Podatkowej. Pisałem też na X-ie do, że tak powiem, ludzi władnych w Centrum Adama Smitha w związku z tym Dniem Wolności Podatkowej w obecnym roku, ale niestety jeszcze mi nie odpisali. Odległą przeszłość zostawmy już w spokoju, przenieśmy się teraz do wydarzeń mijającego tygodnia. A zaczniemy sobie jak zwykle od wydarzeń na arenie międzynarodowej. Firma Maersk, czyli duński gigant zajmujący się transportem rzeczy na kontenerowcach, wycofa połączenia z Azji do Gdańska. Zamiast tego firma podejmie współpracę z niemieckim koncernem, który się nazywa Hapag-Lloyd, który oferuje nabrzeże między innymi w portach Wilhelmshaven, Bremerhaven, ale też w Hamburgu i w Rotterdamie. Gdańsk miałby się stać tak zwanym portem fiderowym, czyli jak już w portach, na przykład w Hamburgu, zostanie dostarczony ładunek gdzieś tam z Beijingu, no to zostanie on przełożony na mniejsze jednostki, no i właśnie do Gdańska zostanie tą mniejszą jednostką na przykład dostarczony. I jeszcze taki mały rys historyczny z tych danych, które mi się udało gdzieś tam znaleźć w internecie. Według danych z 2022 roku Gdańsk był drugim bałtyckim portem, jeśli chodzi o przeładunek, i głównym bałtyckim portem kontenerowym. No i oczywiście zarówno duński Maersk, jak i niemiecki Hapag-Lloyd przekonują, że takie zmiany, że już kontenerowce nie będą duże pływać do Gdańska, wpłynie to oczywiście pozytywnie na sam wolumen właśnie przeładowywany w porcie w Gdańsku. A jak będzie? Zobaczymy. Terroryści zaatakowali słynny zabytek Stonehenge. Polali go pomarańczową farbą, co podobno ma powstrzymać zmiany klimatu. I myślę, że będzie to równie skuteczne w walce z klimatem, jak zeszłoroczne polanie stołów snookerowych na Mistrzostwach Świata. Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda zamierza spędzić weekend w Chinach. W planach ma między innymi spotkanie z samym cesarzem Xi Jinpingiem oraz z premierem Li Qiangiem i z samym cesarzem ma rozmawiać nawet 3 godziny podobno, więc myślę, że jest to całkiem sporo. O czym będą rozmawiać, ciężko powiedzieć, ja się na tym nie znam, ale linkuję oczywiście w opisie tego materiału post pana Radosława Pyfla, który się właśnie na Chinach całkiem nieźle zna. Zresztą polecam kanał na YouTubie tegoż pana, nazywa się on Radosław Pyfel, bez trudu można sobie znaleźć. I właśnie zajmuje się on głównie komentowaniem wydarzeń z Dalekiego Wschodu, szeroko pojętego, głównie Chin. Na koniec zwrócę się do fanów Gwiezdnych Wojen. Prawdopodobnie kojarzycie coś takiego jak Star Wars Holiday Special, czyli ten specjalny film, czy no, specjalną produkcję z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, wypuszczoną na święta Bożego Narodzenia jakieś 50 lat temu. I jeśli to kojarzycie, no to prawdopodobnie wiecie, że jest to całkiem słabej jakości i raczej ludzie nie przyjęli tego zbyt dobrze. Ale okazuje się, że na popularnym bardzo dosyć serwisie internetowym Rotten Tomatoes jest nowa produkcja Gwiezdnych Wojen, która w ocenach ludzi jest gorsza nawet niż Star Wars Holiday Special. Chodzi bowiem o serial produkcji Disneya, który się nazywa Star Wars Acolyte. I jak sprawdzałem przed nagrywaniem, to Holiday Special ma 23% poparcia wśród ludzi, a Star Wars Acolyte ma 14%. Także to meme, które tu się pojawia, jest troszeczkę nieaktualne, ale wziąłem je z internetu i nie chciałem się go poprawiać. To już wszystkie wiadomości z szerokiego świata. Przenieśmy się więc do naszej pięknej, uśmiechniętej Polski. Dyrektor TVP Sport, pan Jakub Kwiatkowski, w ubiegłą niedzielę wydał następujące oświadczenie za pośrednictwem portalu X. Cytuję. Około godziny 15 Telewizja Polska odnotowała atak DDoS przeprowadzony z adresów IP zlokalizowanych na terenie Polski.
Po niecałej minucie zaczęliśmy działania przy współpracy z operatorami krajowymi, które doprowadziły do mitygacji ataku. Służby IT przywróciły usługi. Dziwnie ten atak DDoS się zgrał z tym, że akurat polska reprezentacja grała swój pierwszy mecz na trwających obecnie w Niemczech Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Akurat w niedzielę o 15 tenże mecz się dział. Ciekawe, ciekawe. A co jeszcze ciekawsze? W piątek, w sumie teraz jak to będę nagrywał, zaraz będzie mecz o 18. Polska-Francja chyba? Więc nie, Polska-Austria. O, Polska-Austria. Ciekawe, czy atak DDoS się powtórzy. O tym, że do ataku migracyjnego na granicę Polski oprócz Białorusinów dołączyli też Niemcy, to prawdopodobnie już wszyscy słyszeli. Słyszał o tym również premier Rzeczypospolitej, pan Donald Tusk, który podobno się wściekł i na portalu X ogłosił, że zaraz będzie na ten temat rozmawiał z kanclerzem Rzeszy Olafem Scholzem. No i pech chciał, że niestety wścibcy dziennikarze postanowili sprawdzić, co tam z tych rozmów wynika, bo sam premier nie pochwalił się żadnymi wynikami tychże rozmów. No i pani, która jest dziennikarką, nazywa się Aleksandra Fedorska, zadzwoniła do biura kanclerza Niemiec i się spytała, o której to spotkanie, kiedy to spotkanie, czy coś tam planują. No i dowiedziała się z rozmowy z biurem kanclerza Niemiec, że żadnego spotkania nie ma i nie będzie. Oczywiście sytuacja szybko została wyprostowana, bo zrobiła się burza przynajmniej na X-ie. W mediach podejrzewam, że też co nieco było tam wspomniane. I biuro kanclerza niemieckiego wydało szybko oświadczenie, w którym powiedziało, że tak naprawdę spotkanie się działo gdzieś tam w kuluarach Unii Europejskiej, gdzieś na jakimś korytarzu się panowie spotkali, przecięli, porozmawiali. Ale co z tego spotkania wynikło? W sumie dalej nie wiadomo. Rząd planuje wykupić pakiet akcji w firmie Airbus, która zajmuje się rynkiem lotniczym szeroko rozumianym. Miałoby to oczywiście zabezpieczyć polskie interesy na tymże rynku, między innymi w produkcji komponentów lotniczych, no, które siłą rzeczy są niezbędne do działania na przykład firm takich jak LOT. Problem w tym, że firma Airbus ma na ten moment wycenę na poziomie 126 miliardów euro, czyli polski wpływ na ewentualną spółkę byłby raczej mizerny. Drugi problem to jest taki, że jeśli się kupuje jakiś większy pakiet akcji, to nie kupuje się ich po prostu, tylko trzeba jakieś umowy z dotychczasowymi posiadaczami zawrzeć, jakieś negocjacje przeprowadzić, a niestety na ten moment nie znalazłem żadnej konkretnej informacji, żeby takie rozmowy z kimkolwiek się toczyły. Także plotki, ploteczki, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Chodzą słuchy, że prace nad polską prywatną elektrownią jądrową, tak zwaną elektrownią Solorza, zostają zamrożone i zobaczymy, co dalej. Chodzi o elektrownię, która ma właśnie powstawać z inicjatywy Solorza, czyli tego najbogatszego chyba Polaka w Polsce, czy coś takiego, czy tam jednego z najbogatszych, we współpracy z Polską Grupą Energetyczną, w skrócie PGE. No i okazuje się, że podobno to PGE właśnie miało zamrozić na czas nieokreślony pracę nad ową elektrownią z powodu decyzji rządu oraz własnej rady nadzorczej. No i tutaj jeszcze przeczytam komunikat prasowy samego PGE. Tak ważnych i krytycznych dla krajowego bezpieczeństwa energetycznego inwestycji nie można realizować z pominięciem całościowej strategii rządu w tym zakresie. Kluczowe są więc polityczne decyzje i to rząd określi, które projekty i w jakich lokalizacjach będą przedmiotem dalszych szczegółowych analiz technicznych. I jeszcze na koniec dopowiem, że elektrownia miała być budowana w Koninie przy udziale koreańskiego konsorcjum, które się nazywa KHNP. Polski Instytut Myśli Narodowej jeszcze do wtorku nosił imię Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Jednakże imię się zmienia na skutek zarządzenia
ministry zabytków pani Hanny Wróblewskiej i teraz instytucja będzie nosić imię Gabriela Narutowicza. W temacie Gabriela Narutowicza polecę tylko Państwu zespół Hańba z utworem o nazwie Narutowicz właśnie. I jeszcze taka mała, choć niezwykle ważna dla każdego Polaka informacja. Rząd postanowił działać i tym razem nie chodzi tutaj bynajmniej o sprawy łóżkowe. Chodzi bowiem o zakaz strzelania fajerwerkami w Sylwestra. Z areny ogólnopolskiej przenieśmy się teraz do Krakowa, bo jak wiadomo Kraków to dawna stolica Polaków. W naszym pięknym królewskim mieście ktoś wpadł na istnie genialny pomysł. Otóż w zeszły piątek na ulicy Kopernika 15 ktoś postanowił wziąć kukłę łudząco przypominającą człowieka o ludzkich rysach twarzy, ubrać ją w takie normalne ubranko i postawić ją na gzymsie na pierwszym piętrze w budynku przy ulei Kopernika 15. Jak nie trudno się domyślić, przechodnie jak widzieli kukłę, która wygląda jakby chciała zaraz zeskoczyć z tego gzymsu i rozwalić się o chodnik, zaczęli dzwonić na numer alarmowy 112, co doprowadziło do kolejnego już dzisiaj wspomnianego przeze mnie ataku DDoS z terenu Polski na polskie służby. No a mówiąc po prostu po ludzku, no ludzie dzwonili tak dużo na ten numer 112, że zapchali po prostu linię i prawdziwe problemy nie zostały przyjęte przez dyspozytorów numeru alarmowego, bo ktoś postanowił wspaniały pomysł zrealizować, czyli postawić kukłę, która wyglądająca jakby miała zaraz skoczyć z pierwszego piętra na chodnik. Wspaniały pomysł. Okazało się, że jest to oczywiście instalacja artystyczna w ramach festiwalu sztuki Open City. Organizatorzy stwierdzili, że cała wystawa, cała ta performance odniósł wielki sukces właśnie dlatego, że ludzie dzwoniący zapchali linię na numer alarmowy, więc są świadomi tego, co trzeba robić w podobnych sytuacjach. Wprowadzenie w życie strefy czystego transportu zostało opóźnione o rok, czyli wejdzie ona w życie w roku 2025, a konkretnie 1 lipca. No i do tego czasu ma w mieście być prowadzona szeroko zakrojona kampania informacyjno-edukacyjna oraz jakieś konsultacje społeczne, które w sumie nie do końca jestem pewien, czego mają dotyczyć, chociaż chyba tam jeszcze nie wszystkie szczegóły po prostu są dograne w tej ustawie o strefie czystego transportu. Natomiast z czym owa strefa będzie się wiązać? Między innymi z tym, że mieszkańcy podkrakowskich miejscowości będą po prostu zostawiać samochody na rozlokowanych na obrzeżach miasta tych strefach Park and Ride. Tam sobie będą mogli zostawić samochód przy pętli tramwajowej na przykład i tramwajem już później dojechać, załatwiać swoje interesy w centrum. Oprócz tego pozostałe drogi w mieście mają zostać właśnie objęte nowym prawem o tym czystym transporcie. Wszystkie jeszcze szczegóły mają zostać dopięte przez Radę Miasta w przyszłym roku, zaraz przed wprowadzeniem tejże strefy. Także kto ma samochód i jeździ sobie po mieście, to powinien się wokół tego tematu zainteresować. Kraków też już sobie zostawmy i teraz pora na segment, który dosyć rzadko u nas występuje. Niemniej dzisiaj chciałem wspomnieć o paru tematach, a chodzi o sport. Ciężko się dziwić, że wszyscy ostatnio gadają o piłce nożnej, bo trwają przecież te Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i chyba Ameryki Południowej też są akurat teraz. Natomiast trzeba tutaj chyba wspomnieć o wielkim sukcesie polskiej drużyny w jednym z najważniejszych wyścigów samochodowych, czyli wyścig 24-godzinny Le Mans. Otóż polski team, który się nazywa Inter Europol Competition, w zeszły weekend zajął drugie miejsce w kategorii LMP2. No i skład drużyny jeszcze podam. Jakub Śmiechowski, Klement Nowalak i Władysław Łomko. Jest tu trzech kierowców.
bo tak jak mówiłem, wyścig trwa 24 godziny i po prostu panowie się tam w międzyczasie tak zwanym zmieniają. Tak czy inaczej, wielkie gratulacje. I jeszcze taka ciekawostka dla fanów piłki nożnej, że jeśli Państwo oglądacie teraz mecze na Mistrzostwach Europy, za pośrednictwem na przykład strony internetowej sport.tvp.pl, jeśli Państwo tam już byliście, to prawdopodobnie widzieliście, że tam jest wybór paru różnych rodzajów transmisji na każdy mecz. I co ciekawe, jest też taka transmisja, która się nazywa Hawkeye. Jest to, okazuje się, transmisja z wprowadzoną autorską polską technologią, która nakłada nam na obraz. Z dołu obrazu mamy mapkę, gdzie wszyscy piłkarze się znajdują. Jak ktoś jest przy piłce, to nad nim się pojawia jego nazwisko, napis z nazwiskiem. Jak gdzieś tam kopią piłkę przez pół boiska, to piłka za piłką się pojawia i trajektoria. Są napisane jakieś różne statystyki w stylu prędkość piłki, wysokość podania, wysokość jak tam skaczą do główki czy coś w tym stylu. Także prawie jakby się w grę grało, no generalnie taka rozszerzona rzeczywistość. I powtarzam, jest to autorska polska technologia. Także jeśli ktoś jest zainteresowany oglądaniem piłki nożnej i trochę może też statystykami, no to zachęcam sobie odpalić właśnie transmisję w tym trybie. Jedyny minus jest taki, że w tym trybie nie ma żadnych zbliżeń, powtórek ani takich rzeczy. Jest to tylko jedna statyczna kamera, ta taka jakby domyślna, na połowie stadionu, tak od góry widać. No, każdy wie, o co chodzi. Zresztą tutaj chyba załączę screena tak zwanego. No i tak jak mówię, jeśli ktoś lubi oglądać piłkę nożną i statystyki w piłce nożnej, to myślę, że całkiem dobry wybór. To już wszystkie informacje, które dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Jak zwykle zachęcam do sprawdzenia linków w opisie pod tym materiałem, gdzie są zawsze artykuły, na których bazuję te wszystkie rewelacje, które tu Państwu podaję. Jest tam zawsze poszerzony wgląd w konkretne sytuacje, jakieś opinie ekspertów jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego oczywiście zachęcam, żeby Państwo sami też na własną rękę szukali sobie informacji na te tematy, bo możliwe, że moje źródła są jakieś złe, albo ja coś pominąłem, nie wiem. Po prostu trzeba sobie też troszeczkę się zainteresować danymi tematami, jeśli wydaje się nam, że te tematy oczywiście są na tyle interesujące, żeby tracić na nie czas. Oprócz tego jestem świadomy, że zarówno w Polsce, jak i na świecie działo się znacznie więcej rzeczy, niż ja tutaj podałem. Natomiast musicie mi Państwo wybaczyć, ale nie zamierzam tutaj treści po raz milionowy powielać tych, które już zostały przez media przemielone i wyplute i powiedziane już milion razy te wszystkie historie, więc bez sensu jest w ogóle tracić czas po raz kolejny powielać te same tematy. Oprócz tego niektóre z tematów, które się działy właśnie w mijającym tygodniu, są zbyt głupie, żeby je tutaj podawać. Chociaż jeśli może nie są zbyt głupie, może to ja mam jakiś spaczony pogląd na rzeczywistość. Tak czy inaczej zapraszam na moje konto w serwisie X, które też linkuję w opisie pod tym materiałem. Tam podaję znacznie więcej treści, ale tak jak mówię, nie wszystkie przechodzą przez filtr do każdego odcinka. No i to już w zasadzie wszystko, co miałbym do powiedzenia. Także przypominam, że nasz program można zobaczyć na kanale Polygon TV na platformie YouTube co piątek o godzinie 20. Także mam nadzieję, że widzimy się już za tydzień. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. To było Polygon TV News Extra.